Teatrze Miejskim zgromadzili się dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, innych placówek opiekuńczych, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz parlamentarzyści. Uroczystości rozpoczęły się od przedstawienia grupy teatralnej Zielona Gęś, zrzeszającej podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Przystań. Przedstawili oni zgromadzonym spektakl Brzydkie Kaczątko. Otwieramy konferencję pod nazwą Nowe wyzwania w opiece społecznej, a jednocześnie obchody Dnia Pracownika Opieki Społecznej. Następnie rozpoczęto konferencję na temat nowych wyzwań w pomocy społecznej. Jej głównym punktem był wykład dr Renaty Bibik na temat znaczenia superwizji pomocy społecznej. Co to jest superwizja zatem? Zadając na to zasadnicze pytanie, można powołać się na znaczenie słowa pochodzącego z angielskiego, słowa supervision, czyli nadzór, kontrola, kierowanie. Dzisiaj już nie tak jest rozumiana superwizja jako nadzór i kontrola. Bardziej jest tutaj pojmowana jako pewna metoda doskonalenia sprawności pracowników w osiąganiu celów organizacji. Po wykładzie przyszedł czas na podziękowania i kwiaty dla pracowników społecznych.